stał w twojej grze. Liczy się trafiony blef, poker to wygrana albo dramat. Zagraj kartą, która wciąż jest nierozdana. To jest gra, twoja gra, jedynie gra. Jak z naszą umową? Wszystko zgodnie z ustaleniami. Rozumiem, że mogę wracać. Tak. Jest pan pewny, że Sandra jest teraz z moim mężem? Najzupełniej. A pan... Pan jest w Warszawie, tak? Tak. Z Ewą? W takim razie proszę jutro rano wrócić do Wrocławia. No i cofam to, co powiedziałam wcześniej. Może jednak miałby pan u mnie jakąś maleńką szansę, Kevin. Jest pan profesjonalistą. No więc jak? Niech się pan tak nie śpieszy. Powiedziałam to może trochę za szybko. Zrobiło się zimno. Zawsze, jak niepotrzebnie otworzy się drzwi, to wpadnie trochę chłodu. O tak. Teraz już cieplej. Recepcja? Proszę mi zamówić taksówkę. Chcę jechać do Wrocławia. Ura! Jedziemy do domu! Chłopcy, ciszej proszę. Przepraszam. Zniszczyłeś ten budynek? Tak, wiem, że to daleko. To ma być duży, wygodny samochód. Limuzyna, proszę bardzo. Jedziemy limuzyną! Tak, pojedziecie limuzyną, ale ciszej teraz. Halo? Płacę gotówką. Mam bagaże, proszę przysłać kierowcę. I przygotować rachunek. Za pół godziny to mi odpowiada. Dziękuję. Antoś, Mateusz, wracamy do domu. Do domu! Do taty, tak, do taty. No, idźcie się spakować. Będzie można pograć na komputerze.
Tak, tak. Przepraszamy wszystkich, ale my tańczymy. Jesteśmy sami. Proszę cię, nie przeszkadzaj Mateuszowi. No to śpij, nic ci już nie robi. Chłopcy, przed nami daleka droga. Proszę o spokój. Gdyby pani chciała, to bardzo proszę skorzystać z naszego telefonu. Dziękuję, może później. Proszę, jedźmy. Nie kładź się na mnie! To by było na tyle. Para. To są dwie. Dwie rękawiczki, Piotrze. Co ty mówisz, Sandra? Że jedna rękawiczka. To nie para. Gdzie jest moja kosmetyczka? Pojechałaś. A gdzie dziadek Paweł? Halina. Halina, co ty zrobiłaś? Przecież Piotr mógł zupełnie niepotrzebnie polecieć do Australii. No co ty wyprawiasz? Babcia, nie krzycz na mamę. Ona jest smutna i chora. Idźcie na chwileczkę do swego pokoju. O, przebierzcie się, dobrze? Potem się zobaczymy. Chora.
Nawet wiem, jakiego lekarza potrzebuję. Nigdzie nie mógł wyjechać. Mam jego paszport. No, wygląda na to, że nie tylko paszport. A jego konto? Zabrałaś mu wszystkie pieniądze. Nie wszystkie, mamo. Zostawił mnie i dzieci. Musiałam się jakoś zabezpieczyć. Jeszcze ten pomysł z chorobą Antosia. Przesadziłaś, Halina. Nie walczy się w ten sposób. Każdy sposób jest dobry, jeżeli pomaga osiągnąć cel. Ma to, na co zasłużył. Ty go nienawidzisz. Zdziwisz się. Ale ja go kocham, mamo. Tak, kocham Piotra. I cóż to za miłość? No cóż to za miłość? Wytłumacz mi, jeżeli zadajesz mu tyle bólu. No, wyjaśnij. Popatrz na to inaczej. Spójrz przez chwilę na mnie. Ja nie mam serca. Nie czuję bólu. Jak on mnie ranił przez te wszystkie tygodnie, miesiące. Wiedziałam o każdym jego pobycie u Ewy. To Piotr nie ma serca. A Ewa jest bezduszna i jest wszystkiemu winna. To ona chciała budować swoje szczęście na moim nieszczęściu. Nie mogłam się poddać. No, nie jesteś w tym wszystkim bez winy. Ty też dostarczałaś Piotrowi niezłych przeżyć. Graczyk. Ryszard Graczyk. Posłużyłam się nim, ale nie udało mi się. Za słabą kartę wyciągnęłam w tej grze. To był walet. A Piotrowi na stół trzeba było rzucić asa. I rzuciłam. Co ty jeszcze zrobiłaś? Zobaczysz wkrótce. To rozdanie. Ja wygrałam. Zapewniam cię, że w każdej grze wygrywa ten, kto trzyma mocniejszą kartę. A nie ten, co umie blefować. A teraz zadzwoń do Piotra, do Ewy i powiedz, że jesteśmy, że wróciłam z dziećmi. Wróciłam, mamo, z gry o męża i ojca. Dzwoń. To ty, Piotr? Tak, mamo. Dobrze, że dzwonisz. Jesteś w domu? Tak. Słyszę, że coś się stało. Tak, mamo. Stało się. Jesteś sam? Tak, mamo. Sam. Ewa... Ewa gdzieś... wyszła. A ja nie chcę już nic. Mamo. Nic. Słuchaj, Piotr. Tak, mamo. Wracaj do domu. A po co? Halina, dzieci, Mateusz i Antoś... Znowu się coś stało? Są w domu. Gdzie? No, w twoim domu, Piotrze, tu u nas. Przyjeżdżaj. Wszyscy na ciebie czekają. Ale... no przecież byli w Sydney, mamo. Przyjeżdżaj do domu, czekamy na ciebie. Dzieci, Halina też. Mamo, czy to jakiś żart? Piotrze, wsiadaj w samochód i wracaj do domu. Czekamy na ciebie. Mamo! Pan kapitan Sługa za nim ze śniadania, a Żyd z workiem z podwieczorka, wiesz co, że ty wcale nie jesteś taki lekki. Tata! Tata! Tata, ty jesteś! Nareszcie! Tęskniłem za tobą. Jesteś wreszcie. Tata!
chłopcy, pozwolimy tacie odpocząć. Chodźmy zobaczyć, co dziadek robi. Zabierz swoje klocki. Stało się. Ewa nie jest już z tobą. Chcę, żebyś wiedział. Ja to spowodowałam. Piotr, należysz do tego domu. Do nas. Na dobre i złe. Czy tego chcesz, czy nie? Zostań. Wszystko jeszcze możemy naprawić. Wiele zrozumiałam. Ja też. Zapędziłem się zbyt daleko. W Australii byliśmy szczęśliwymi ludźmi. Tu w Polsce księżyc uśmiecha się inaczej. To za dużo zostało z przeszłości. Jeśli chcesz, to wyjedziemy. Nie będziemy uciekać. Nie możemy myśleć tylko o sobie. Spójrz na dzieci. Mama ma tutaj grób ojca. Piotr. Wyrządziłem krzywdę tobie, Ewie. Piotr, spróbujmy żyć jak normalna rodzina. A Ewa? Ewa, nie wiem. Szkoda, że życie nie może być proste i piękne. Od was zależy wszystko. Od was. Życie nie jest złe, tylko ludzie nie dają sobie szansy, żeby przeżyć je szlachetnie, pięknie. Dobra wola to coś więcej niż fantazja czy chwila zapomnienia. Jeszcze nie jest za późno. Antoś, Mateusz, wart jest tego, żeby dać im ten mały drobiazg, jakim jest dom, rodzina, miłość. Macie szansę, macie władzę, żeby rośli bez skazy. Dajcie im wiarę w życie, w miłość, w parę prostych prawd. Każdy człowiek ma wolną wolę. Pamiętajcie o tym. Nigdy, nigdy nie jest za późno. Jesteś aniołem, Paweł. Może. Kto to wie? Dziękuję. Echo! Echo! Na masy wyświetlo! Mateusz, Mateusz, chodź tutaj, czapka. Tak? A mamy ręczniki? Tak, są w torbie. Piotr, podaj.
Mateusz, tu. Proszę. Czapka. Czy mogę wziąć płetwy? No po co ci płetwy? Idziemy pływać w basenie, a nie w morzu. A mogę wziąć Misia? Misia? O, weź Misia. Nauczysz go pływać. Chłopcy gotowi? No to idziemy. No. W szeregu zbiórka. Baczność. Prawo zwrot. Naprzód na basen marsz. Tak jest. O. Pa. Poszli. Napijesz się koniaku? Chętnie. Łucjo, a coś Mateusz? Ale dziadek superowo pływa. Jeszcze trochę i też tak będzie. Bez owa, poćwiczysz, to się nauczy. Mateusz, do wody, jazda, jazda, no. Ej, hopa! Łucja, teraz na ciebie kolej! Ja za chwilę. Muszę wyjść do biura. Niedługo wrócę. Sandra, jak śmiesz? Niech pan uważa, bo się pan zapowietrzy. A pan niech się zamknie. Dla mnie jest pan zwyczajnym... Ja? Ja jestem mężem tej pani. A pan, mówiąc nie tylko po polsku, z moją żoną ślubną, przyprawił mi rogi. Prawda, kochanie? No więc, chce pani coś powiedzieć? Zgodnie z umową, w związku ze sfinalizowaniem sprawy, pani Halinko, jestem u pani. Tyle tylko, że widzę was razem i jest to dla mnie miłym zaskoczeniem. Tak mi przykro, panie Wołczyński. Ale krótko mówiąc, Ewa, pańska kochanka. Nie żyje. Co? Popełniła samobójstwo. O Boże. Piotr! Piotr!